Cześć, tu Madzi, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4, sezon drugi. Jak widzicie, zostały nam tylko 2700 simoleonów, gdzie ostatnio mieliśmy spory majątek, no ale ja miałam sobie zrobić kuchnię, tak? No i sobie zrobiłam kuchnię i ja nie wiem, jakim cudem 50 tysięcy mi poszło, no, ale... To... Tak się stało. No, pomińmy ten, ten temat, okej? Okay? No, wydekorowałam domek troszkę bardziej po swojemu, mamy lepszy sprzęt. Czekajcie, wam podniosę to. O, tak to wszystko wygląda w kuchni. Tutaj są dwie miski, nie pamiętam czy wcześniej były. Czy ktoś wstał? Kotki przyszły. Dobra, jak zechce to proszę jeść. A co ja tu jeszcze dodałam? Obrazu chyba więcej dodałam. W sypialni chyba doszła szafa, doszła. półeczki na to. tyle, słuchajcie. No, e, więc cóż, będziemy musieli się dorobić na nowo. E, natomiast dzisiaj. Dzisiaj e, Ilu i Madzie mają wolne, więc chciałam ich zabrać na jakąś randkę, może nawet i do restauracji, fajnie by było. E, poza tym chciałam, żeby Madzia też tutaj się nauczyła gotowania jeszcze bardziej. Żeby był awans? W kolejnym odcinku najprawdopodobniej, bo jutrzejszego dnia pójdziemy z ludu do pracy. E, pamiętam, że mieliśmy karierę detektywa, a nie miałam chyba nigdy właśnie e, kariery posterunkowego, chyba że to jest to samo. A ja po prostu nie pamiętam, bo nie ukrywam, że z tych tych z dodatku witaj w pracy praktycznie nie grałam w TT, poza tym, że byłam lekarzem, ale to, to, to już się czego innego tyczy, tak. No, dobrze, ile wy będziecie spać? Północy mi genialiście, a teraz będziecie mi spali. Dobrze, Madzie ogólnie jak wstanie? Pokażcie najpierw Madzie. Może niech skorzysta. Weźmie prysznic i gotuj. Tak, Madzie jest dalej smutna, ale dzisiaj przejdzie, więc się nie przejmujemy. Zrobimy sobie warzywne chili dla siebie. Ty sobie zjesz jakieś resztki. Ogólnie to trzeba wyrzucić śmieci z tego, co już widziałam. Och, jak się zerwał od razu, jaki chętny do pracy, do pomocy, do wszystkiego. Ho, 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 ho. No. Kot skończy z toaletą. Ty też korzystasz z toalety. Dobrze, czy my tutaj mamy jakieś resztki? Coś tam jest, to niech sobie weźmie. Oczywiście jest tutaj dużo kocich akcentów. E, tutaj też mamy koteczka. Czy ja to postawiłam odwrotnie? No a jak? Nie będę słuchać teraz tego przestawiał, bo nie chcę mi się kodów wpisywać, żeby to tu postawić. Ale niech sobie gra muzyka. Co tu jeszcze jest ciekawego? Może niech lekka sobie gra. O. Tak, Madziu, uczcie już duże ci nie zostało. Powinnaś wbić teraz punkcik. No, zwierzęta mają... O! Ad... Czy ty jesteś normalny? Jak ciebie jeszcze raz zeżre Mundziek, to będzie po tobie, bo ty już dwa razy zeżarty byłeś. Nakarm, wyduj z siebie i jazda się umyć. Miałeś iść jeść. Zężycie nie trafił. Weź sobie o resztki i z ciebie. Jezu, to faceta to wiecznie pilnuje. Jest, mamy punkt. Super, to sobie macie przy okazji zjem. mamy wszystko do awansu, więc jesteśmy gotowi, przygotowani. Możemy iść, słuchajcie, na randkę. Tak, tylko niech nasz pan Lu się tu ogarnie. Co? Ja nie wiem, czy on zostanie moim mężem. Jak tak dalej pójdzie, to on zginie marną śmiercią. O, no nic. Dobra, weź sobie to tutaj. Też chyba mamy tu nowy ten, drapak. Nie jestem pewna. Nie wiem, no sporo kasy wydałam, nie ukrywam. I dzisiaj co? Dziś jest pochmurno, zimno i zostałem tylko cztery dni jesieni. Je, gdzie ja tu choinkę wstawię? Dobra, tutaj w ten kąt. I też dałam kotom myśl dziurę. Tak, bo stwierdziłam, że to będzie fajne i niech sobie staj. Maciu ty miałaś jeść. W ogóle Luja muszę w końcu przebrać. Czy ty zjadłeś, czy się z tym nosisz? Oczywiście, że się z tym nosisz. Usiądź sobie kulturalnie i sobie to zjedz, co? No, w międzyczasie masz. Yy... Słuchaj lekkiej muzyki, będzie ci lepiej. Basiu, nie, ja dzisiaj mam randkę. Ja wiem, Basiu, że ciebie zaniedbałam, ale... Ale jutro się z tobą spotkam, bo ja jutro mam wolne, a ten idzie do pracy, w sumie z nimi idziemy. Jakoś się to załatwi. Madziu, końsz to jedzenie, bo, bo ja chcę wyjść na randkę. Przesłać podejrzanego, no to my musimy ten. Chyba, żebyśmy wybrali mu inną pracę. A tam kto takim wderwiony łazi? Kariera, znajdź pracę. Zaraz zobaczymy, jakie są prace, do czego on by mógł pójść, czego ja nigdy nic nie robiłam. Tak wy sobie tu podyskutujcie. Madzia! Pamiętaj, że ty teraz jesteś u siebie. Sprzątnij i porozmawiaj sobie z Basią. Widać, Basia ma ciężką sprawę. Nie, nie przyjdę. Pokaż. Jakie tu są inne prace? Co ty byś mógł sobie ewentualnie wziąć? Um, doktora mieliśmy. Naukowca to ja grałam Basią chyba przez chwilę jako naukowiec albo kimś innym. Może Iwą? Nie pamiętam. Nie, Iwa była malarką. No mniejsza. W każdym razie, dobra, to, to detektywa to ja już robiłam w takim razie. Artysta sceniczny, astronauta, autor, biznesman, guru techniki, krytyk, kuchmistrz, malarz, media, ogrodnik, polityk, przestępca i tajny agent. Myśmy wszystko chyba robili. Przeja. ja. A może jakby tak został krytykiem? A wiem, co on. Wiem, on będzie krytykiem. Zrobimy z niego jednak krytyka. I on słuchajcie, to dzisiaj jeszcze będziemy mieli wolne, to spoko. I on by zostanie tym krytykiem kulinarnym. Nie będzie gotował, on będzie krytykował. No. Tak, trudno. No. Nie będziesz mi płakał z tego powodu. Masz jutro idziesz do pracy. Dobrze, podniesiemy. No to tu już, czop, czop, bierzesz, napisz e, ćwicz pisanie. Co będziesz mieć? no już masz jakieś umiejętności o a Basia jak zwykle na Maćka pyskuje no standard e, Madziu cieszę się, że jesteś rozbawiona Madziu się już poprawił humor e, więc, więc co tylko kotełka tu robisz dobra, ty się jeszcze nauczysz pisać, Idzie, idziesz, zabierasz mnie na randkę, ja cię informuję że zabierasz mnie na randkę w tym momencie romantyczne, e, może się tam i oświadczysz e, zaproś na randkę Zostaw już to. I do jutra ci to w klepie, nie martw się. Maciu, czy pójdziesz na randkę? Mam ogólnie problem. Słuchajcie, jakie nazwisko im dać, bo e, tak mi się wydaje, że Collins będzie najlepsze. Jednak z drugiej strony, w obecnych czasach, można nazwiska sobie zmienić dowolnie, tak? E, bez podawania jakichś tam powodów. E, więc zastanawiam się, czy im nie przyjąć Smith. Ale z drugiej strony, tak, historia Rodu Collins. Hmm? Co sądzicie? Nie, ja chcę tu, do restauracji. Proszę. I będzie randka. Uhuhu, jak mi się tu odstawili. E, wykonuj. Poproś o stolik. Rozmawiaj o posiłku. Ty idź poproś o stolik. E, restauracja. Poproś o stolik. Madziu, chodź. To to jest w ogóle. Maja małż. Kto tu pracuje? Sprawdźmy sobie. Pana nie znam. Jest tu ktoś, kto znam. O! Borys tutaj kogoś wyrywa, a niech mu. Tutaj ktoś był. Ja myślałam, że to Iwan. Jakieś same radki tutaj są dzisiaj. A. Serio, musisz mnie śledzić? To jeszcze z Denisem? Dobrze, dostaliśmy ten stolik? Tak, pani nas tu prowadzi. Gdzie nas posadzi pani? Dobra, może być i tu. Um, więc tak. Um, dobrze, o posiłku jeszcze porozmawiacie. Na razie um, pofliurtujmy. Tak, zacznijmy tak na, na lekko. Aha, ha, ha. ha. Brzegi, o, kawał opowiedz. O, sprośny dowcip. O, taki dowcip. Oni muszą być rozbawieni, tak? Może się uchichrają zaraz. O, o dawnych czasach pożartuj. Oni są sflirtowani, to już widzę ich rozbawionych. No ale niech im będzie. To śmieszna historia jeszcze. A zabawne miny? E no on, ona się tylko cieszy z niego. O, o inżynierach dowcip. No to nie. To, to, no o, ten jest rozbawiony, a jeszcze Madzie trzeba rozbawić. Serio, ci musieli się koło mnie. Dobrze, to my jeszcze sobie się e, rozbawimy. Mam nadzieję. O, Madzia już wbiła komediowa, a ten dalej, a dalej się, rozbawić nie chce. Dobra, ona zacznie tutaj. O, idę w ci, puk, puk. Jeszcze się nie rozbawiłaś, no proszę cię. Chodź te miny, durne porób jeszcze raz. Jest, mamy to. To chyba najgorsza rzecz. Dobra, um, Zamawiamy do stolika. Co my byśmy tutaj zjedli? Dobrze, yy, tak. E... O, to, to bym prosiła. E... Lu, może wypić sobie to. Teraz, bo tam nie kliknęłam, że to dla Madzi. Dobrze, to picie mamy. Co natomiast Madzia by zjadła? Oj, sajgonkę, to ja bym zjadła. Dobrze, a ty może byś zjadł. O, to sobie zjedz. Okej. Okay. Dobrze. Teraz mamy porozmawiać o posiłku i ożywiona rozmowa. Dobrze, to ja wiem nie gdzie to jest. Ożywiona rozmowa. A, o, Wojtek to tylko o pieniądzach. Tak, pa pani tu przyjmuj nam w sensie panie Krzysztof Smith. Jakaś daleka rodzina. O, a wy tu rozmawiacie. No o posiłku ci nie porozmawiam jeszcze, bo nie mam o czym. Ale ciebie zromantyzuję troszkę. O, pochwal wygląd, że dobrze wygląda. O! No i pięknie. Tylko teraz czekam na posiłek. To no może za nim co? Do czego? O, co wy zamówiliście do jedzenia? Co to jest? Lodowa sałatka. Simsopolitana pijesz, uwielbiam. Wiele ściany z warzyw ogrodowych. Czekajcie, bo to wygląda jakby wodą popijała bo mlekiem. Dobra, jak postawi to może zobaczę. Dobra, wypił. Wiecie, że dopiero teraz pomyślałam, że a co by było jakby Madzie się nie zgodziła? Naprawdę. Dobra, siadać mi tutaj razem z powrotem. Nie ma co drążyć tematu, zaraz papu przyjdzie. Jeszcze może z nią troszkę tutaj poflirtować, bo, bo wiadomo. Poślij pocałunek. Musicie sobie relacje do końca wbić, prawda? O, zapytaj o zawód, bo wy się prawie nie znacie przecież. O, opowiedz sobie historię. Panie, a gdzie moje jedzenie, bo pan tu brudy zbierasz o jedzenie dla mnie? O, Madzie się rozflirtowała. To może teraz ty coś tu. O, okaż czułość. O, jedzonko przyszło, dobra, koniec czułości. Uuu, uh, jak to wygląda pięknie. Co ty mi to zrobiłeś, bo tak nie czytałam? A, dziękuję za smacznego, dobra. Mm -hmm, te uśmiechy, czyli wino dobre. No, typowa ja. Okej, okay, a temu mogę zrobić... Weź wyś podaj, podziel się. No Madziu, no dobra, wy oboje. Aha, jemu nie możesz robić zdjęcia, no to nie. A co wam nie pasuje? Dobra, ty nie rozmawiaj o ten, o posiłku mieliście jeszcze. Porozmawiać. Muszę na chwilę zostawić samych. O, o, pogodzie sobie porozmawiajcie. Pani, ale ja też wypiłam, czemu mój kieliszek nie sprzątnięty? W ogóle już jest dziewiętnasta, jak ten czas szybko leci. Wiesz, Maciu, ty siedziałeś, zdjęcia robiłaś i nie zdążyłeś ten. Nie zjadłeś wcześniej. Madziu, kończ, bo idziemy do domu. Lu musi się jeszcze pouczyć na jutro. Co niedobra ta stajgonka? W sumie zielona jakaś, to nie wiem, ja tam wiem, czy to dobre, czy nie dobre. Macie, czy to kończysz? No kończysz. Jezu, ile on będzie ze mną flirtował? Masz o grach, sobie podyskutujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Ty do domu, ty idziesz. No przecież złożyłeś. No, tak. Idź tu. Idź, zakończ posiłek. Zapłać, zostaw już Madzie. Madzia, co już nie tak? Jezu, ja mam nadzieję, że on znowu do krowokwiata sam nie polezie tylko. Tak, a Madzia wróci to do toalety. Kto to z jakimś dzieckiem? Basia przyszła, a to, to jest jej córka, nie? Anna Smith. Wow! No tak poniekąd się z Basią widziały. Lu, idziesz zapłacić? Mam nadzieję, że zapłacisz, że nie uciekniesz. Gdzie do toalet? Nie poprosi o... Wiesz co? A idź, żeż do domu. I jedno, i drugie. No, Madziu to przynajmniej zna drogę. O, dobra. Wróciliśmy. Dzięki Bogu Lunie zdążył poleźć do krowokwiata. Idź sobie tu, Lu, skorzystaj, a potem idź ćwicz to swoje pisanie. Eee, ćwicz umiejętności. Madziu, co z tobą? Z tobą w sumie w porządku. Ja się ogólnie zastanawiam nad Madziu, czy by ją jeszcze tutaj nie męczyć z gotowaniem. Ale to może... Nie, o, tutaj sobie poogląda coś. Um, oglądaj kanał. O, filmy szkoleniowe. Zawsze coś do przodu, prawda? Jeszcze też musi skorzystać z toalety. Czemu ten brodacz mnie prześladuje? Lu, czy to jest jakiś twój przyjaciel? Nie. Więc nie wiem o co chodzi. Dobra, zaproś go do środka. Dowiemy się o co mu biega. No, miałeś się przywitać, tak? No, siema, siema. Przyjazne. Jest tu Poznań właśnie. I weź, idź już sobie ćwiczty, te. O, samotnika łazi po domach, jasne. Jak tam, madzie Uczysz się? Nasze kociaki szczęśliwe, tak, szczęśliwe. Madzie jutro nie ma w sumie do pracy, więc tam... jakoś y, mocno kłaść szybko jej nie będę. Ale... Y, aha, bo ty chciałaś do toalety iść, skorzystaj. Ale, ale, ale jutro z Basiu się na bank spotyka, zaprosimy Basię do siebie. W ogóle, Madzia, a rozromantyzowana. Mundziek, ty nie jesteś głodny? No nie, no Lu, dzisiaj zjadłeś na śniadanie. Czekajcie, może tego zeżrę. A zresztą no nie, nie, no bo nie ma ten tortu. O, Madzia sama poszła spać, No to spoko. Sobie śpi. No przynajmniej Mundziek się wybawi. Lu, weź ty to, się szybko. Ty masz na Od 6.11. No ty tak krótko pracujesz? Madzia, co ty... Panie, wypad. Wypad, ja chcę spać. Nara. O, jeszcze kot cię podrapał. No. Chociaż dobra, powinniśmy tego kota zgałganić, że nie powinien, prawda? No, ale broni swojej pani. No, Lu, już, będzie z ciebie. No, a gdzie mi kotełka moja uciekła? Tu, tu, tu. I będzie nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Właśnie. Dobrze, to my idziemy spać w takim razie. Jutro pierwszy dzień twojej nowej pracy. Jezus Maryja, o piątej mnie budzą do roboty. Co tu jest? Idź do pracy, pracuj w domu, weź, i Idź do pracy. Idź, bo ja dzisiaj się z Basią spotykam, więc mi nie tego, nie zawracaj gitary. Dobrze, za 50 minut dopiero wstajesz. Powiedzmy, że ty się najadłeś w miarę. Weź jakieś resztki. Jezu, jeszcze te zaręczyny. Aha, ty już idziesz sobie sam. Dobra, to idź tam. W robocie coś ci pewnie dadziesz e, Weź sobie, e, pracuj ciężko. O. No, widzicie, od razu ma dobrze, no. Dobrze, Madzia natomiast. Madzia jest wyspana. Pięknie, no. Weź sobie, skorzystaj, Umyj sobie zęby. I wiesz, co ja bym ci powiedziała, żebyś ty jednak coś ugotowała. Co ty umisz? To mało tu umiesz, ale szparagi w betonie to jest coś cudownego, więc będziesz to robiła. Nasze kociaki się tu naprawdę dobrze mają. Wiecie, co mi się wydaje? Że one tutaj się wręcz lepiej czują niż e, jak mieszkaliśmy na poprzednim tym. E, nie, nie kradnij. Idź do biura. No, no ładnie, Lu, ładnie. Ładnie sobie tam radzisz. Ale a was będziesz miała. To się cieszę. Jezu, szparagi. Uwielbiam szparagi. W ogóle, czy nasze kociaki wszystkie są grzeczne? Zaraz zobaczymy, czy nie trzeba jakiegoś zgałganić. Te dwa śpią. A, gdzie jest jeszcze jedno stworzenie? A, śpi tu. No to jak grzeczne, to ja nie zaczepiam. Madziu, czemu ci się toaleta wiesza? W dalszym ciągu zawiesza. Ej, naprawdę tak o oh, mącika że musisz go nakarmić jeszcze jedząc. Chodź tu. Usiądź ładnie. Czy mi się zumba spsuła? Nie, to koty gdzieś w miarkolu. Tak, doszły cię słuchy! Czekaj, ja zjem śniadanko, to przyjdziesz do mnie, sobie tutaj razem ładnie dzień spędzimy. Co tam? A no tak, bo wy się znacie, bo przecież madzie was poznawała. Co jeszcze? Aha, kotełka trzeba. Kotełku, bo ty chyba tu sępisz. A sępić to nu, nu, no. Nie. Nie sępi na szczęście, te nasze kociaki grzeczny dość są. Dobrze, zjedz to i zaraz zaprosimy Basię. Zaproś. Dobrze, no, Wojtuś, dobrze, tak. Właśnie patrzę, że mam strasznie małe relacje z tobą. Dobrze, Basia zaraz będzie. Maciu, skończ. O no, skończ. No, chciałam to kliknąć i nie zdążyłam. E, Sprzątnij po sobie. O, jest już Basia. Eee, przyjazne. Eee, obejmi na powitanie. A czemu, Basia, spięta? Zaraz, zaraz coś pooglądamy, może, czy coś przyjazne. O, podyskutuj o grze. Może słuchajcie, zaprosimy jeszcze Wojtka. No, w sumie Wojtek jest bratem, to jest jej szwagierka, a ma lepszy kontekst ze szwagierką niż z własnym rodzonym bratem. Co ty tam chcesz? Nie, 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 nie. Ty tutaj masz o Wojtka, podchodzisz do. Wojtka i się witacie. Nasz obejmij. Zostaw toaletę, zostaw to. Weź go jeszcze. A czemu Wojtek jest smutny? Jeszcze pamięta, że Cornelia nie żyje? Wiesz co, choć może na beton. Albo rozmawia o smutku. O, wesprzyjmy go. Wojtek, od kiedy ty kolczyk w uchu nosisz? Bo ja tak nie wiem, stosunkowo. Oj, tuś powiesz mi coś o tym? Jest! Colin ma awans! Dobra, chwila, bo ja betonu szukam. Spróbuj go najpierw jeszcze pocieszyć. A teraz spróbujemy zrobić beton. Gdzie jest ten beton? Idź do betonu. Co? Pokaż, co ty tu masz? O, od razu więcej wolnego, prawda? A ja ci mówię, jak ty się tutaj zmęczyłeś, pracą i się spiołeś. Chodź, pozwolę ci tutaj pooglądać sobie kanał z wiadomościami, żebyś ty był na czasie. O, polisimo wizje, czy coś tam. I e, napisz sobie, o, felieton. Nie wiem, o czym to męż pisał, ale sobie pisz. No my tutaj Wojtka... Aha, nie wyszło pocieszanie. Dobra, to beton. No i relacja od razu leci. Naprawdę, beton jest zbawienny. A teraz, zaraz, wiem, jeszcze coś zrobimy. Mm. Dodaj do grupy. Lu, nie będziemy przeszkadzać, niech on sobie tam sobie robi. A my sobie rozpalimy ogień i sobie tutaj spędzimy czas. No, ek! Uf! Co ja mówiłam? No, nu. no! I patrzcie, dziadostwo małe jeszcze uciekło. Lu, chodź, zostaw to. Idź, jakoś tylko od ciebie się bardziej słuchają niż mnie. Zrób to, nu, no, nu. -nu. Madzia, nie ganie ich z tym. E, ty idziesz napisać felię. To nie chciałam, żebyście tutaj o, relaksowali się razem wszyscy. No zatem tu jest, o, właśnie, ciepełko. Basia wie, gdzie jest dobre ciepełko. tutaj jeszcze przyjazne. Okaż podziw. W ogóle Wojtek ja będę musiała przyjść ciebie przebrać. Obej mi czule. Ajajaj, ja chcę, żeby tutaj dorzucić opał. Super. Co uh, to jest otoczramieniem? Nie, nie, -lu, zostawmy w spokoju. Wiesz co, Wojtek ja ci jeszcze raz betonik chyba zrobię. Jeszcze wiecie kogo, które jest Trzynasta! E, jest jeszcze w miarę wcześnie. E, idź do opatrzenia w chmury z Wojtkiem, e, bo pomyślałam, że jeszcze zaprosimy sobie Martynę. To też nasza rodzina, a widzicie. Chodź, ty coś sobie zjedz, weź sobie jakieś resztki. Tak, zjedz ładnie kulturalnie, potem idź, weź sobie prysznic, a potem sobie jeszcze poćwicz to swoje pisanie. No. O! Proszę, jaki piękny beton. Koteł, co już mnie pilnujesz? jestem bardzo bezpieczna i jest w porządku. Dobrze, jest Martyna. No, nasza siostra, trzeba ją zaprosić, też. No! Koteł! Co za niereformowalne zwierzę! Wypad. Nie wiem, czy ona tak wojtka nie lubi, czy o co Kaman? Weź, mi go jeszcze raz. O, nauczyła się. Ja już to widzę, jak ona się oduczyła. Luła, ty dokąd? Dobra, zajmij się nim. Martyna, ty się dobrze czujesz? Ja do was wszystkich muszę poleść i was poprzebierać. Naprawdę. Chodź, z Tobą pójdę na beton. A z Tobą to, to już relacja jest. Oho, A tylu już się pouczyłeś pisać, że tak się zapytam? Aha, Basia, apaga, co? No, raz, raz. No, tutaj Madzia z Martyną teraz. Zobaczę, czy inne zwierzaki już nas nie atakują. Madziu, beton miał być. Dobra, Wojtek już sobie poszedł. Dobra, to my teraz czas z Martyną spędzimy. Jaka fliorciarska? Ja tam nie pytam, co tam się wydarzyło. Ale już zainspirowana, już lepiej będzie. Musimy naprawić tych naszych relacji. Ożywiona rozmowa. Już nie będę wypominała, że zapomnieliśmy o Paulinie bodajże. I Marysi. No. Nasza sąsiadka, ale Paulina chyba też była, nie? O, Krzysztof. Wody dorosły, dorósł w końcu. Wow. Miałam no w pełnią chyba myśmy mało mieli. No weź tu jeszcze z nią, nie wiem. No prezent nie. Ale okaż podziw. Obejmij czule. Co? Nie, nie idę na imprezę. Jej... Ona jest taka niewyżyta przez całe życie. O, patrzcie, o wilku mowa Mary do nas zadzwoniła. No może Marysię jeszcze zaprośmy. Lu, chodź tu, bo ja muszę sprawić, czy nie trzeba gdzieś śmieci wyrzucić, czy nie trzeba czegoś sprzątać. Oczywiście to jeszcze trzeba sprzątnąć. Raz. Już, bo ja zaraz Mary będę zapraszała jeszcze do siebie, bo Marysia naszego mieszkania nie widziała nowego zaproś. Chodź tutaj jeszcze ciebie obejmę czule. Wpadniesz? Dobra, zaraz tu będzie, super. W sumie daleko nie ma. Ej, a o Adamie to już dawno zapomnia. Nagle wszyscy sobie przypomnieli, bo mam jeden dzień wolny i wszyscy chcą ten, się ze mną widzieć, prawda? Przyszła Marysia? Tutaj. Aha, Marysia jest tu. Przyjazne. Też zaczniemy od betonu, bo to najlepszy sposób na relację. Jest. Zaproś do patrzenia w chmury. Luce, ty... Wypad! Idź, muńczka, na karm. Jazda mi tu. Idź, to spal. Niech mi nie śmierdzi pod domem. W ogóle możesz te liście pograbić? Właśnie. O, zajmij się jakimiś porządkami domowymi. Nie tylko śpij, nic nie robi. No, Martyna też już poszła, no i fajnie sobie dzisiaj relacje nasze odnowimy i w ogóle. Ciebie chciałam jeszcze przyjazne też obejmi. I co, i musisz wrócić do domu, coś sobie ugotujesz. Pokaż, jak ty z tymi punktami do pracy. Tutaj czwarty. To wykwintne będziemy, słuchajcie, chyba męczyć, bo to jednak. Jakoś wydaje mi się, że dłużej się wbija. Zrobisz sobie lu. Czemu ty jesteś jeszcze? Czy cię jest znowu krowokwiat zeżar? On jest niereformowalny. Zobaczycie, on nie doczeka ślubu. Albo w dniu ślubu zostanie zeżarty. Na bank tak będzie. Dobrze, na którą ty masz jutro do pracy? Na dziesiątą. Madzia ma na dwunastą. A, no to jeszcze zdążycie się tutaj poogarniać. Lu, gdzie ty jesteś? Miałeś zgrabić wszystkie liście. A, to spał. Albo dobra, nie pal, bo jeszcze namiot się za faj, czy Weź wyrzuć. Potem te też wyrzuć. Dobra, w kolejnym odcinku jeszcze zrobisz jakiś porządek koło tego domu. Jest, mamy piąty poziom. O tu jaki jest bałagan. No, trzeba tu posprzątać. Kto tu przyszedł już? Czemu takie jakieś do mnie przychodzą? Nie, pani tu nie wejdzie. I nie obchodzi mnie Lu jaką miałeś przeszłość. O, Marysia sobie coś wzięła do jedzenia nawet. No to dobrze, przynajmniej dobrze się u nas czuje na to wychodzi. A, ja tego sprzątać nie mogę, no to nie. Ty jeszcze tam sprzątasz coś robisz? Dobra, daj sobie już spokój, bo ty musisz jutro rano do pracy. Weź sobie prysznic, której? z której jest 23. Spać. A Madzia, Madzia zjem. To Madzia może wtedy to sprzątnie. Prysznica na razie nie biorę, bo jeszcze zdążymy. No, tak średnio się Madziu najadować. Weź jeszcze jaką resztkę z czego. Madzia, ale ja ciebie proszę usiądź tu i tu słuchaj sobie muzyki. Zaraz włączysz tam telewizor i Lu się obudzi. A jak się obudzi, to pójdzie znowu do krowy kwiata, którego już zeżre całkiem. Tak to się skończy. Aha, tu mamy naszą zupkę. To, to ja już rozumiem, dlaczego się nie najedliśmy. Hm. Odłóż to, dobrze? Ej, a to miałaś napełnić. Nie wiem, chyba źle stoi. Gdzie już rzuciłaś talerz? Nie wiem, gdzieś tego wsadziła. A nie, jest na pewno. To może kociaki żeby zjeść po prostu e, zost zostaw kotełka. Weź prysznic szybko. Tu rzuciłaś talerz. I sprzątni. Co ty tu. Czego ty oczekujesz, co? Kotku. No okej. Okay. Co, chyba już możesz iść spać. Mundzik nie jest ten. Tak, zapraszamy do spania. No i dobra, no i to byłoby, słuchajcie, tyle w dzisiejszym odcinku. No i nie sfajczyły się te liście. Dobra, jutro w kolejnym odcinku je wyrzucę, żeby u nas tutaj był porządek. No i słuchajcie, w kolejnym odcinku będziemy żegnać jesień. Czy my mamy... jeszcze sobie tak na szybko sprawdzę. Tak, będzie Halloween, a tutaj Dzień Umiejętności, my wiecie co, wyolimy sobie to o wydarzenie, bo ja jego nie potrzebuję. Tutaj mamy Sylwestry, dobra, fajnie, Święto Kwiatów, co to się wymyśli? Dobra, pierwsze to będą Mikołajki, więc będzie fajnie. No, tak, no, w kolejnym odcinku jeszcze będzie impreza halloweenowa, to może jakoś specjalnie yy, zdążę przedekorować dom, chociaż mamy trochę mało kasy, ale to najwyżej, nie wiem, na ten czas... Panie nie te drzewa wyglądają. Nie wiem, namiot sprzedam czy coś. Zobaczymy. I zobaczymy, czy Lu będzie miał kolejny awans. Madzia na bank będzie miała już awans. No, z Lu. To się już zobaczę. Dobrze, kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.